Hej, hej, tu Carly, witam was w kolejnym wideo, gdzie znów tworzę w Kasie kolejną postać anime i jest na to perfekcyjna okazja, ponieważ po 10 latach, tak, 10 lat ludzie musieli na to czekać, wychodzi kontynuacja Bleacha. I tym razem postanowiłam zrobić postać Ichigo. Tak jest. Myślę, że to będzie całkiem niezły wybór, mimo że moją ulubioną postacią z tego anime jest Urahara. Ale Ichigo też bardzo lubię. Kurosaki jest dosyć inną postacią niż zazwyczaj w shonenach. I wyróżnia się na ich tle, co czyni go dobrą postacią. Nie jest płaczącym, jakimś tam słabym, no tylko po prostu jest tym, kim jest, tak? Także idziemy do kasa i zobaczymy, jak mi tym razem pójdzie. Anime Bleach. Ja zaczęłam je chyba oglądać w tamtym, a może w tym roku, za bardzo nie pamiętam. Na początku, no szczerze powiedziawszy, to tak nie halo. Dlaczego? Nie wiem, strasznie mi się to dłużyło, ale jakoś coś tam wytrwałam, bo powiedziałam sobie, że muszę oglądnąć wszystkie klasyki anime, czyli One Piece, Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Bleach. Tam jeszcze było Fairy Tail? No. Bo nie możesz być znawcą, że tak powiem, anime. Ja nie jestem znawcą, także wiecie. Jeśli się nie oglądało wszystkich klasyków. Ludzie mają tam swoją wielką trójcę i zawsze to miksują. One Piece, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, Naruto, Dragon Ball, Naruto, Bleach. Jeszcze tam gdzieś Fairy Tail, ale dla mnie rankingi nie mają znaczenia. Ja zazwyczaj patrzę na postacie, nie na fabułę. Oczywiście fabuła też jest ważna, ale ja przywiązuję uwagę do postaci. Tak samo jak Kakashi jest moją ulubioną postacią, one and only. Na drugim miejscu jest Trafek, Trafalgar D. Love z One Piece'a. Także jest takie... Znaczy nie, to nie jest ranking. Nie. Także ja Bleach traktuję, że tak powiem, neutralnie. Nie jest moim ulubionym anime, ale właśnie tak jak wspomniałam, lubię stamtąd postacie. Na przykład Urahare uwielbiam. On mnie rozwala, ten... Czasem jego humor jest po prostu... Mła! Ale wiecie, kto jest największym sztosem? Tak jest! Aizen. Takiego vilana chyba nigdzie nie ma. Nie ma w żadnym anime. To jest po prostu mła, szef. Oh my god! Mogłabym się rozpływać tutaj, wiecie. On sobie siedział na tym tronie, jakby go nic nigdy nie obchodziło, wiecie. Możecie sobie robić sobie co chcecie, wiecie. Nic mi nie możecie zrobić, bo ja tu jestem the best. Tam była taka scena i... w tym anime i ja byłam po prostu, no, zatkało mnie, nie? Także tak, Aizen, sztos. Ichigo, no jest spoko. Gdybym miała wybierać postać kobiecą, ulubioną z tego anime, to chyba byłaby właśnie Orihime. Ruki nie lubię. Nie wiem dlaczego, jakoś tak nie przypadam, nie wiem dlaczego. Chociaż Orihime taką jest, nie wiem, dosyć płaczącą postacią,
ale nie jest aż tak wkurzająca jak Sakurcia. O, tak. Co jeszcze bym powiedziała? Kolejna ulubiona postać to Ishda, Uryu, tak? Ten z tym łukiem z klanu Quincy. Tak mi się wydaje. Ciekawostką jest to, że jego dubbing aktorem jest ten, co podkładał także pod Sasuke. I zawsze miałam takie coś. Jak pierwszy raz usłyszałam, Sasuke, is that you? Więc to było dosyć też. Czekam na nowy ark. Mam nadzieję, że będzie ekstra. To chyba jest ostatni. Tak, chyba jest ostatni. Szkoda, bo myślę, że byłoby całkiem ciekawie. Co bym jeszcze dodała? Chyba nic. Ogólnie to spoko, bardzo. Czy zrobię sobie rewatcha? No właśnie nie wiem, zastanawiam się, ale to by było ciężko. Ciężko. Na razie mam inne plany co do tego i chciałabym się skupić na innych anime poznać, wiecie. Także no. To by było tyle z mojej strony na temat Bleacha. Co wy o nim sądzicie? Jesteście fanami? Dajcie znać oczywiście. Postanowiłam zrobić jeszcze na dodatek Orihime. Myślę, że to też jest dobra okazja. Poza tym, bo oni pasują do siebie, także jedziemy z tym!
Proszę bardzo, przed wami Kuroczak. Proszę bardzo, przed wami Kurosaki Ichigo z anime Bleach, które już niedługo będzie miało premierę. W moim wydaniu z The Sims 4. Tak oto się nasz prezentuje. Miałam dodać mu inne włosy, ale myślę, że te lepiej mu pasują, bo odsłaniają mu tą twarz, a nie zakrywają tak jak wcześniej. Myślę, że wygląda całkiem git, wyszedł mi. On ma taką strasznie trójkątną, pociągłą twarz i to było, myślę, że najcięższe. Ten owal twarzy zrobić, a... Ogólnie to on chyba ma ciągle minę tą samą jak ja, nie? Czyli kąciki w dół. Taki wzrok, że nie podchodzi do mnie. Zresztą od anime też tak miał. Ale no, myślę, że jest git w tym swoim ubranku. Walecznym z mieczem oczywiście. Ten miecz mnie rozwala, nie? Ja z niego nie mogę. Aż chciałoby się, dobra. Drugi strój to jest szkolny, mu zrobiłam. Ale nie, ja chciałam inne spodnie. On szare zawsze nosi, tak. Bardziej szare poproszę. To jest szary. Nie, szare. On nosi szare spodnie. Także do szkoły. Nie mogłam znaleźć mundurka z kamizelką. Znaczy ten mogłabym mu dać, ale to nie on. On zwyczaj albo chodzi tak, albo z rozpiętą właśnie tą kamizelką, czy jak to się tam nazywa. Także no, formalny dla niego taki. Myślę, że całkiem spoko. Ja zawsze jak robię Simsy z anime, daję im oczywiście formalne stroje. Także tak się będzie nasz Ichigo prezentował w formalnym. No i jeszcze dodam zwykły, taki, który ja zrobiłam, czyli taki bardziej, że tak powiem, na luzie. Nie wiem, czy on by chodził w tym, ale myślę, no że chyba tak, no. Ten pomarańcz pasuje mu do włosów i ten fiolet, także proszę bardzo, kolejna postać z anime Bleach. Orihime, ja osobiście mam mieszane co do tej postaci uczucia. Ona zawsze woła Ichigo, Kurosaki-kun, Kurosaki-kun w takich złych momentach i przypomina mi Sakurcie z Naruto, ale myślę, że chyba ona bardziej jest taką tsundere jak Hinata. I nigdy nie ma takiego, nie wiem, złego nic na myśli. O Boże, ja jej te cycki za duże zrobiłam. Nie, nie, ja nie chcę, żeby ona miała je tak duże jak w tym anime. Bo tam to dopiero jej dowalili, nie? Ale dobra. Myślę, że mi całkiem ładnie wyszła. Czy podobna jest? Nie wiem, odejdźcie sami. Tutaj w mundurku szkolnym. Nie jest taki sam jak w tym, ale myślę, że podobny. Tutaj w tym swoim stroju z anime, jak jest w tej Another Dimension z Aizenem. Myślę, że też jest całkiem spoko. Co jeszcze? Tutaj ma ten swój strój, w którym ciągle biega. Tak jest. I formalny jej dodałam. O taki. Ona mi się bardzo ładnie, nie wiem, jakoś tak w bieli. Do bieli. Biel mi pasuje do niej, nie wiem dlaczego. Tu dodaję jej taki bardziej wyrazisty make-up, chociaż może... Nie, w innych nie dodam, tylko tutaj, żeby było jakoś inaczej. No i ogólnie myślę, że całkiem nieźle mi to wyszło, nie? A wy jak myślicie? Czy jest podobna do Orihime z anime? I to by było ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że
udało mi się zrobić, może nie perfekcyjnie, ale w jakimś tam przybliżeniu i Ichigo, i Orihime, i są podobni. Oto moja wersja ich. The Sims 4. Cieszę się bardzo, że wreszcie to anime wychodzi, mimo że ja dosyć niedawno je poznałam. Ja lubię postacie. Nie, fabuła też jest ważna, ale ja się przywiązuję do postaci. Tak jak wcześniej mówiłam. Ja osobiście bardzo lubię Ichigo, ale nie jest moją ulubioną postacią. Myślę też, że mi całkiem nieźle wyszedł. Myślę, że tak. Chociażbym mu trochę twarz poprawiła. Jeszcze. Bo wygląda jakby... coś... O. O, dobra. Już jest. Chyba tak. Za bardzo mu policzki wziął. No. I... z mojej strony to by było na razie na tyle. Jeśli wy oglądacie, czekaliście na to anime, jaka jest wasza ulubiona postać, dajcie mi znać w komentarzu, polajkujcie też filmik, zasubskrybujcie, jeśli chcecie. Będzie mi bardzo miło. Także ja się żegnam z wami. Do usłyszenia w następnym. Bye, bye!